W gościnnych progach RWS Śródmieście odbyło się wielkanocne spotkanie koła seniora Śródmieście Wałbrzych, któremu przewodniczył ksiądz prałat Wiesław Brachuc, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkim życzę, żeby zawsze trzymali się blisko właśnie tego, który pierwszy z martwych powstał z ludzi. To jest Jezusa Chrystusa i wszelkie różnego rodzaju przeciwności życiowe czy duchowe, upadki, czy właśnie te fizyczne, kiedy znajdziemy się w szpitalu, będą nas próbowali przywrócić do życia, to gdy będziemy właśnie z Chrystusem, zawsze z martwych powstaniemy. Dzięki współpracy z Radą Wspólnoty Samorządowej Śródmieście i jej przewodniczącym radnym Piotrem Kwiatkowskim, seniorzy znaleźli swój azyl, miejsce, do którego chętnie wracają, aby spotkać się z przyjaciółmi i aktywnie spędzić czas. Od wielu lat, co roku z okazji świąt wielkanocnych, świąt Bożego Narodzenia, w RWS Śródmieście, w naszej siedzibie, odbywają się spotkania. Spotykają się osoby, które są członkami naszej wspólnoty, ale również mieszkańcy całego Wałbrzycha, którzy chcą się spotkać razem. Udostępniamy naszą siedzibę dla wszystkich, którzy chcieliby się spotkać. Dzisiaj mamy zaszczyt, mamy przyjemność gościć koło Śródmieście. Są to osoby, emeryci, renciści, osoby starsze, które znalazły w naszej siedzibie miejsce, gdzie mogą się spotkać, gdzie mogą się zabawić, pośmiać, powspominać. Oglądamy stare zdjęcia, oglądamy stare filmy, puszczamy muzykę. Myślę, że pobyt tutaj dla tych wszystkich osób jest takim odskokiem od tej trudnej rzeczywistości, która jest dla wszystkich starszych osób trochę trudna w tej chwili. Koło działa już 2,5 roku pod patronatem Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu. Liczy ono w tej chwili około 80 członków. Seniorzy spotykają się raz w tygodniu we wtorki o godzinie 13 w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Śródmieście przy ulicy Chrobrego 1. Współpracujemy już od ponad 2,5 roku, ale od 26 jesteśmy kołem. Zapraszamy wszystkich emerytów i rencistów, którzy mają dużo czasu i chcą z nami współpracować. Na wstępie przedstawię moją panią zastępczynię Halinkę, panią skarbnik Dorotkę i oczywiście panią sekretarz Krysię. Mamy tu dużo pracy, bo spotykamy się co tydzień w pomieszczeniach udostępnionych przez wspólnotę i tu ukłony w stronę przewodniczącego pana Piotra Kwiatkowskiego. Bo mieliśmy pierwsze pomieszczenie bardzo ciasne, brzydkie. W tej chwili naprawdę warunki się rozszerzyły. Dzięki temu mamy więcej członków. Ich spotkania to wspaniała integracja i aktywizacja poprzez wspólne spędzanie czasu na rozmowie, zabawie, wycieczkach nawet zagranicznych, imprezach integracyjnych. Dzięki temu powstały przyjaźnie, powstały takie wspólne wypady, które powodują, że osoby samotne przestały być samotne. A to jest chyba najważniejsze. Raz w miesiącu członkowie koła spotykają się na wieczorkach tanecznych. Ja jako członek w ogóle tego wcześniej klubu, teraz koła, jestem naprawdę zadowolona, że przebywam między ludźmi, poznałam fantastycznych ludzi, wesołych. Pan Piotr nam organizuje karaoke na przykład. To są cudowne zajęcia. Tak spędzać czas, a nie przed telewizorem oglądając seriale, jest to po prostu cudowna sprawa. Koło seniora współpracuje również z Domem Małego Dziecka, gdzie jego członkowie jako wolontariusze przy wsparciu Urzędu Miasta odwiedzają najmłodsze dzieci, oferując im tak potrzebne ciepło, miłość i często pragnione łakocie. Współpracujemy z Domem Dziecka, co jest też bardzo ważne, bo czytamy tam bajki, zbieramy odzież. O, niedawno, jak tydzień temu, 3 worki od wspaniałej naszej członkini zostały przekazane, bardzo ładnej odzieży, do Domu Małego Dziecka. Życzę Wam zdrowia, 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 żebyśmy po prostu, żeby nas nie ubywało, was na z każdych, z okazji każdych świąt, po prostu, żeby Państwa było tutaj więcej i więcej. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego, zdrowych, szczęśliwych świąt życzę Wam. Dziękuję.